Dobry wieczór Państwu ponownie. I bardzo przepraszam, że to znowu jestem ja, nie jakaś fajna dziewczyna, zamiast fajnej dziewczyny ja. No ale ja nie będę tak sam tu siedział. Mamy gości. Naszymi gośćmi są europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dobry wieczór. Czym się słyszymy, czym się widzimy? Witam panie redaktorze, witam Państwa. Ukłony z Konina z Wielkopolski. Pozdrawiam serdecznie. I drugim gościem jest pan poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Widzimy bardzo się, uprzejmie dziękuję obu panom. No, muszę tradycyjne pytanie zadać. Czy panowie startują w wyborach? Z jakiego miejsca, gdzie, z jakiego okręgu? Jaka lista? Wielkopolska, Ryszard Czarnecki, Wielkopolska numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości. To mój kolejny start z Wielkopolski, bo też już stąd byłem europosłem. A pan mówi. Ja nie startuję, panie redaktorze, ale zdecydowanie wspieram najlepszego kandydata z okręgu Warszawa plus powiaty warszawskie plus zagranica, Krystian Kamiński, lider listy. Zacznijmy może od przejmujących wiadomości z Niemiec. No dzisiaj ta strzelanina w Hagen, natomiast wczoraj w Mannheim, w biały dzień, w centrum miasta, podczas publicznego spotkania, takiego politycznego wiecu, doszło do ataku na polityka, blogera, krytyka islamu Michaela Stürzenbergera. Na filmach tam widać mężczyznę atakującego nożem ludzi. Stürzenberger, jeden policjant, zostali ranni. Napastnika postrzelono. Proszę panów, o czym są te wybory? Bo dla pani minister Scheuring-Wielgus to są wybory o miłości i o tym, z kim kobiety będą się kochać. Cytuję. Te wybory są o wolności nas, kobiet, dziewczyn, matek, babek, do decydowania o tym, z kim chcemy się kochać, a z kim nie. Jak chcemy się kochać, gdzie chcemy się kochać, o czym chcemy decydować. A dla panów o czym są te wybory? Pan Czarnecki. Te wybory są o tym, żeby w Polsce była wolność od niechcianych imigrantów z Azji i Afryki, w olbrzymiej większości muzułmanów. To, co się stało w Niemczech, to, co dzieje się bardzo często we Francji, w Belgii, w Holandii, w krajach Europy Zachodniej, w krajach, które w większości olbrzymiej swojej były krajami kolonialnymi, miały kolonie, a teraz, kiedy trzeba płacić odsetki, w cudzysłowie, z tytułu tych kolonii, czyli mają dużo imigrantów, co chcą się z krajem bez kolonii, czyli z Polską, dzielić. Ja bym chciał, aby Polacy w Parlamencie Europejskim bronili polskiej racji stanu, żeby nie było tam europosłów, którzy mówią najpierw Unia, a potem Polska, a tak mówi jeden z liderów tej drogi, a przecież nie tylko on, nie tylko ta osoba. Te wybory są o to także, żeby zablokować zapalone światło na Zielonego Ładu, żeby zablokować zmiany ustrojowe Unii, które spowodują, że Unia wykona decydujący krok w kierunku stania się jednym europaństwem z dominującą w praktyce politycznej rolą Niemiec, a oto są te wybory właśnie. A dla pana Krzysztofa Mulawy, dla pana posła, o co chodzi w tych wyborach, w których startuje ten, któremu pan jest winny pieniądze i dlatego pan tak mówi, no ten Krystian, że on taki fajny. Panie dyrektorze, przede wszystkim pozwoli pan, że nie będę komentował słów pani przedstawicielki Lewicy, bo Lewica już dawno w Polsce odleciała. Te wybory są, panie redaktorze, po to, żeby Polska była traktowana nie przedmiotowo, tylko podmiotowo w Unii Europejskiej. No niestety musimy mierzyć się, panie redaktorze, z tym, że w takim bardzo popularnym sondażu popularności polityków, rozpoznawalności naszych europosłów z poprzedniej kadencji, najczęściej udzielaną odpowiedzią na pytanie, kto nas reprezentuje w Parlamencie Europejskim, było nie wiem,
i my musimy jako Konfederacja to zmienić. Tam potrzeba naszego głosu, słyszalnego głosu, pozbawionego poprawności politycznej, ponieważ w tej kadencji, która już za chwilę będzie się kończyła, Polska straciła najwięcej suwerenności, najwięcej od początku, kiedy znajdujemy się w Unii Europejskiej, i to już nie może być taki czas, że będziemy tylko i wyłącznie poklepywali naszych zachodnich sąsiadów, zachodnich czy sąsiadów z północy czy z południa, że to są jakieś lepsi ludzie, mądrzejsi od nas, tylko to jest już czas, żebyśmy zdecydowanie artykułowali swój polski narodowy interes. Dziennikarze z Süddeutsche Zeitung przeanalizowali 1000 stron dokumentów, w tym takie opracowania niemieckiego Ministerstwa Gospodarki, informacje tworzone dla kanclerz Angeli Merkel, poufne depesze ambasad. Rząd w Berlinie odmawiał ich udostępnienia, ale po wyroku sądu umożliwił redakcji Süddeutsche Zeitung wgląd w te akta. Jakie są wnioski? Rząd kanclerz Merkel i jej ministrowie, w tym także przyszły kanclerz Olaf Scholz, bardzo twardo forsowali budowę drugiej nitki Nord Streamu, pomimo sprzeciwu wielu krajów NATO i Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polski. Rafał Trzaskowski mówił, że to jest prywatny biznes. Tak mówił o tym gazociągu. Co teraz, panów zdaniem, zrobi prezydent stolicy, wiceprzewodniczący Platformy? Pan Ryszard Czarnecki, bardzo proszę. To jest, jak w soczewce, przykład hipokryzji i Angeli Merkel, która udawała, że nie ma z tym nic wspólnego, i jej wicekanclerza Olafa Scholza, obecnie kanclerza, ale też hipokryzji wiceszefa Platformy Obywatelskiej, pana Trzaskowskiego, tego samego, który mówił, po co nam CPK, kiedy jest lotnisko w Berlinie. I oczywiście takie nawijanie makaronu na uszy, takie zakłamywanie, że no to prywatny biznes, nie ma na to wpływu. Wiadomo, że były realizowane tutaj interesy ekonomiczne i geopolityczne Niemiec. Dogadywanie się z Rosją bardzo efektywne przez całe dekady, nie nawet nie lata, ponad głowami Polski i naszego regionu. I oczywiście przyjaciele Niemiec w naszym kraju basowali temu, mówiąc to, że na to władze w Berlinie nie mają żadnego wpływu. Jedno wielkie kłamstwo przez duże K. Co zrobi Rafał Trzaskowski? No będzie udawał, że nic się nie stało. To jest taki dobry sposób, wybrany przez Donalda Tuska, że jak okazuje się, iż dana polityka bankrutuje, no to Donald Tusk, Rafał Trzaskowski czy ta formacja udaje, że nie ma problemu, że wszystko jest cacy, że to nie my, to nie nasza ręka, nie moja ręka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to jest problem strategiczny, bo przecież to trwa to wieki całe. Porozumienia niemiecko-rosyjskiego, bo to jako historyk, ale także problem tych ludzi w Polsce, którzy no, tak naprawdę są taką pewną membraną Berlina i którzy nigdy Niemiec nie skrytykują, nie krytykują, krytykować nie będą. Pan poseł Krzysztof Mulawa. Niemcy sami ujawniają prawdę na temat tego gazociągu Nord Stream. No i ta prawda źle wygląda. Ona źle wygląda nie tylko dla Niemców, ale również dla przedstawicieli Platformy. Jak pan to skomentuje? No ja bym to skomentował, panie redaktorze, bo mam dobrą pamięć. Mam nadzieję, że mój szanowny rozmówca, współrozmówca, pan Ryszard Czarnecki, będzie pamiętał o tym, że politykę Nord Stream 2 kontynuowała po Angeli Merkel pani Ursula von der Leyen, a Ursula von der Leyen została przewodniczącą. Jak to pan przewodniczący, pan europoseł Czarnecki powiedział kilka lat temu, w 2019 roku, pan mnie zaraz, panie Ryszardzie, poprawi, że to głosami Prawa i Sprawiedliwości wybraliśmy jako Polska, jako wy, parlamentarzyści, europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, tą kobietę na szefa i przewodniczącą. I właśnie ta osoba, Ursula von der Leyen, realizowała i lobbowała, była główną lobbystką pomysłu Nord Stream 2. No i na szczęście cała Europa
zrozumiała, jaki to jest projekt dopiero wtedy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. No, my jako Konfederacja zapytujemy oficjalnie pana Ryszarda Czarneckiego, czy pan również w tym tajnym głosowaniu, tak jak zresztą pan zeznał przed dziennikarzami, również zagłosował za panią Ursulą von der Leyen, która była główną lobbystką tego Nord Stream 2, o którym teraz rozmawiamy. Tam był wybór, z tego co pamiętam, między żywą a cholerą, bo tam kontrkandydatem był Franz Timmermans do tej Ursuli von der Leyen. Nie, jedna uwaga moja taka na marginesie, bo ja to rozumiem, są wybory, więc Konfederacja będzie dokładała PiS-owi, PiS za chwilę będzie dokładał Konfederacji. A jak pisał, wiesz, poeta, a tymczasem przeciwnik już z odmiennej strony zbliżył się, czołgając się jak wąż przez zagony, aż wyskoczył z łopuchu. No i tak z łopuchu co chwilę wyskakuje Donald Tusk na tym Twitterze, który się teraz nazywa inaczej. I tak oni sobie z wami radzą. Następne pytanie jest... Można jeszcze skomentować, panie redaktorze? Oczywiście po Donaldzie Tusku, jako przedstawiciel partii patriotycznej, konserwatywnej, no nie mogę nic oczekiwać właściwie, prawda? Więc odniesienie się do tych osób, które będą z definicji zdradzały nasze polskie interesy. Nie, ja tylko przypominam, że tam wybór był pomiędzy Timmermansem i von der Leyen. Decyzja Komisji Europejskiej o zakończeniu procedury z artykułu 7 przeciwko Polsce w imponujący sposób pokazała, kto tak naprawdę się liczy, gdy sytuacja staje się zbyt niebezpieczna. To nie Bruksela rozwiązała ten problem, ale Polacy, którzy wybrali inny rząd. Tak napisał ten niemiecki dziennik, na który się wcześniej powoływałem, Süddeutsche Zeitung. Czy rzeczywiście to nie Bruksela wpłynęła na polskie wybory i po prostu naród. Naród tak wybrał, bo naród tego właśnie chciał. Chciał Tuska na premiera. Pan Czarnecki. Jednak się odniosę do słów przedstawiciela Konfederacji, formacji, która jest w jednym szeregu, to z całą odpowiedzialnością, z Platformą Obywatelską, z Lewicą, z Trzecią Drogą, gdy chodzi o atakowanie Prawa i Sprawiedliwości. Jesteście państwo w złym towarzystwie, robicie to świadomie, a w moim przekonaniu także wybory władz Sejmu były przykładem waszej współpracy z tym obozem kosmopolitycznym, obozem internacjonalistycznym. Myślę, że wyborcy będą to oceniać. Natomiast ja uważam, że trzeba brać przykład Żydów, którzy nie dopuszczają nigdy na żadne stanowiska ludzi, którzy są antysemitami. Jeżeli my będziemy, o czym przed chwilą powiedział pan radny Jacek Sobala, jeżeli my będziemy pozwalać na to, żeby ludzie, którzy budowali swoją karierę polityczną na antypolonizmie, jak pan Franz Timmermans, a to była wtedy alternatywa realna, albo pani von der Leyen, albo Timmermans. Taki był wybór, nie było innego. Polityka to sztuka, o czym może nie wszyscy wiedzą, bo w Europarlamencie nie byli wtedy. Realizowanie rzeczy możliwe w danym miejscu i czasie. Nie chcieliśmy antypolskiego polityka na tym stanowisku. To jest oczywiste. Myślę, że wasz głos w tym chórze ataku na Prawo i Sprawiedliwość powinien być bardzo słuchany przez elektorat prawicy, który nie chce sporów po prawej stronie sceny politycznej, no ale wy odgrywacie rolę takich pożytecznych polityków dla tego obozu kosmopolitycznego. Wasz wybór. Wracając do pytania pana redaktora, powiem w ten sposób, że oczywiście Bruksela wpływała, tak jak kiedyś doprowadziła do odwołania dwóch rządów w Europie, i prawicowego Berlusconiego, i lewicowego, uwaga, Georgiosa Papandreou w Grecji. To również tutaj no, nie udało się przed czasem odwołać polskiego rządu. Nie udało się ani ulica, ani zagranica nie była to skuteczna. No to uznano, że kartką wyborczą trzeba to uczynić. Przecież poszły tam miliony euro różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, które robiły kampanię profrekwencyjną, która polega na tym, że sprowadza się do powiedzenia, że ten rząd ówczesny jest zły i trzeba iść i go zmienić. Na tym polega kampania profrekwencyjna. To szantażowanie Polaków. Nie będziecie mieli pieniędzy z Recovery Fund, czy tam z KPO, jak to się w Polsce nazywa, jak nie zmienicie tego rządu. No i oczywiście ewidentna ingerencja zewnętrzna w polskie sprawy
wewnętrzne była ze strony Komisji Europejskiej. Co się teraz dzieje, kiedy w zasadzie żadnych zmian ustaw nie ma, a już ten rząd jest cacy, to pokazuje, że Unia Europejska, w tym także główne państwo w Unii, przypomnę, co mówił pan przed wyborami, Polacy nie głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, Węgrzy nie głosujcie na Fidesz, Rumuni nie głosujcie na AUR. Cały czas ten sam człowiek poucza w imieniu Niemców narody europejskie. I to jest właśnie bardzo dobry przykład na to, jak z zewnątrz dokonuje się gigantycznej manipulacji politycznej i wpływa się na wyborów. Apeluję do rozsądku pana posła Mulawy, bo panowie, wy chcecie rozmawiać ze sobą na temat tego, co różni wasze partie i wasze ugrupowania, a ja chcę z wami rozmawiać o Polsce. Panie pośle, Niemcy próbują nam wmówić dziecko w brzuch, że oni nie mieli nic wspólnego z tym, co tutaj się odbywało, jeżeli chodzi o te wybory i że to Polacy sami tak wybrali. Co pan na to? Panie redaktorze, ja jestem politykiem świadomym, staram też się być obywatelem świadomym. My oczywiście będziemy zawsze podlegali wpływom, bo tak działa każde państwo, jeżeli ma odpowiednio wyszkolone i dobrze zorganizowane służby do tego, żeby ingerować w funkcjonowanie innych państw. I to nie ma co patrzeć na inne służby, nie ma co patrzeć na to, co inne kraje robią. Trzeba budować społeczeństwo świadome, społeczeństwo obywatelskie, być świadomym zagrożeń płynących z zewnątrz, bo najlepszą obroną przed atakiem obcych służb jest nasza świadomość i nasze dobre zorganizowanie. Dlatego ja zawsze będę widział nie tyle problem na zewnątrz, bo on będzie zawsze funkcjonował, ile rozwiązań będę oczekiwał i pracował nad nimi wewnątrz u nas w Polsce. Jeżeli mogę, jednak ja nie atakuję, panie redaktorze, absolutnie ad vocem nikogo. Ja poprosiłem o odpowiedź, czy to pan Ryszard Czarnecki zagłosował również za panią Ursulą von der Leyen. Ja zawsze staram się merytorycznie podchodzić do tematu i argument... A za kim pan by zagłosował w takiej sytuacji? Za von der Leyen czy za Timmermansem? Właśnie w związku z tym, że nie jest jeden wybór i drugi wybór, to w interesie Polski nie było to, co pan europoseł powiedział, że to Polska była języczkiem uwagi podczas głosowania w 2019 roku za Ursulą von der Leyen i nie chwaliłbym się, ponieważ wiedziałbym, że to jest polityk niemiecki i ten niemiecki polityk, bo niemiecki... No dobrze, ale zadaję pytanie wprost. Za kim pan by zagłosował? Za Timmermansem czy za Ursulą von der Leyen? Nie było to jedyną alternatywą. Na wcześniejszym etapie polscy europosłowie nie doprowadzili, jeżeli mówią o wielkich sympatiach i wielkich frakcjach w Parlamencie Europejskim, nie wypracowali dobrego dla Polski kandydata. Także nie mamy co patrzeć na ostateczne. Nie, no jasne, ja też bym wybrał Kaczyńskiego. Dobra, tylko to się nie zdarzyło. To jest fałszywa alternatywa właśnie ze względu na brak odpowiednich sojuszów, które będą korzystne dla Polski. To jest jedyna realna. Dlaczego fałszywa? Wczoraj po godzinie 14 w serwisie Polskiej Agencji Prasowej ukazały się dwie depesze pod tytułem Premier RP Donald Tusk 1 lipca 2024 zacznie się w Polsce częściowa mobilizacja. Polska Agencja Prasowa podkreśliła, że nie jest źródłem tej informacji. Depesza nie powstała w agencji, nie została napisana ani nadana przez pracowników PAP-u. Obie te depesze zostały natychmiast anulowane. Czyli co? Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało? Czy jednak coś się stało? Czy panów zdaniem, no był taki atak hakerski i już, i po sprawie, nie ma o czym mówić. Pan Czarnecki. No stało się to, że... Polski rząd, mówię o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, gdy chodzi o cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, wprowadził najwyższy alert, Charlie, wchodząc w szczegóły. I ten alert trwał do lutego. Został odwołany przez rząd premiera Tuska. Ten atak hakerski, no w zasadzie prawie na pewno rosyjski, zdarzył się w momencie, kiedy ten najwyższy alert nie obowiązywał. A więc tutaj grzech zaniechania obecnych władz, które tego dopuściły. Wiadomo, że Rosjanie mają całą armię hakerów. Sprawnie atakowali państwa bałtyckie, niedawno Czarnogórę, a więc państwo z Bałkanów
zachodnie, które najbardziej się zwesternizowało i odpłynęło od Rosji. I oni to też by robili wobec instytucji państwowych krajów Europy Zachodniej czy Zachodu szeroko rozumianego. Wiadomo, że oni to będą robić. To był olbrzymi błąd rządu końca 13 grudnia, że ten poziom alertu został obniżony. Natomiast musimy mieć świadomość, że tego typu ataki będą zdarzały się pewnie często. Chodzi o to, żeby uderzać w kraje, które wspierają, podtrzymują naszego wschodniego sąsiada, Ukrainę, w tym oporze wobec Rosji, która, uwaga, postępuje systematycznie do przodu na terenie ukraińskim obecnie podczas tej wojny w Europie Wschodniej. Pytanie do pana posła Mulawy. Donald Tusk zareagował na to, co się wydarzyło, w taki sposób, że napisał na tym X-ie: kolejny bardzo groźny atak hakerski dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji. W przeddzień wyborów europejskich polskie służby są przygotowane, działają pod nadzorem ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Coraz wyraźniej widać, jak ważne są dla nas te wybory. A pan jak skomentuje? No, Donald Tusk ucieka do przodu. Oczywiście to jest wina tak zwanego Tuska, oczywiście. Ja obserwuję bardzo uważnie to, co robi Tusk, Sienkiewicz i Budka. Następuje wymiana kadr i nie mam wrażenia, że to jest wymiana kadr na kadry merytoryczne i odpowiednie dla obejmowanych stanowisk. Uważam, że właśnie abstrahując od umiejętności i wiedzy, przyjmowane są kolejne instytucje, kolejne spółki. No, muszę powiedzieć też, że byłem zażenowany. Pierwszy raz widziałem, no właśnie, może nie chcę, nie będę bardzo tutaj dosadnie mówił, ale widziałem pracę, no właśnie, czy to był dziennikarz, czy to była dziennikarka, nimi to oceniać podczas publicznego wysłuchania ustawy dotyczącej aborcji. No, mieliśmy fatalne zachowanie. No właśnie, nie wiem, czy to był dziennikarz, dziennikarka, bo czy to była kobieta przybrana za faceta, czy facet za kobietę. No, mam wrażenie, że po prostu w papie zaczynają pracować ludzie niekompetentni, a ja miałem niestety niechlubny przypadek podczas publicznego wysłuchania obserwować pracę w papie. Mam nadzieję, że to jest jednostkowy przypadek i takie rzeczy nie będą się zdarzały, ale biorąc pod uwagę, że to Sienkiewicz, Tusk i Budka mają teraz największy wpływ na obsadzanie wielu stanowisk w Polsce, nie mam dobrych informacji dla Polaków. 5 minut nam zostało do końca. Panowie, Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości z Lewicy, w Radio Tok FM oświadczył, że pushbacki są nielegalne, łamią prawo, są podłe i ohydne. I odciął się od deklaracji Marcina Kierwińskiego, który mówił, że na zielonej granicy on nie klaskał. W przeciwieństwie do posła Kierwińskiego, ja na filmie Zielona Granica klaskałem i się wzruszałem, tak powiedział. Czy Tusk ma kłopoty, czy telemingi to wszystko łykną? Agnieszka Holland powiedziała wczoraj tak. Donald Tusk kilka miesięcy przed wyborami mówił dokładnie takim tekstem, jak ja mówię teraz. Dziś jednak mówi językiem, który wtedy bardzo gwałtownie krytykował. Pan Czarnecki. Bardzo świadoma strategia Tuska, który zrozumiał, że żadnych wyborów w Polsce nie wygra, jeżeli nie będzie używał tego sztafaru patriotycznego, jeżeli nie będzie biało-czerwonych flag, a nie unijnych, na jego wiecach i spotkaniach, wcześniej było inaczej, jeżeli nie będzie upodabniał się w pewnym sensie właśnie do Prawa i Sprawiedliwości. I to robi bardzo świadomie, bardzo konsekwentnie. I oczywiście tutaj może pani Holland grymasić, pan Śmiszek robić jakąś kampanię tej kurczącej się lewicy, która z wyborów na wyborów ma coraz mniej procentowo poparcie w Polsce, co jest dosyć trochę dziwne po 8 latach rządów prawicy. Natomiast myślę, że to jest strategia, która jest akceptowana w Berlinie czy Brukseli. Podobnie postępowały w kwestiach imigracyjnych takie partie jak chociażby liberałowie premiera Marka Rutte w Holandii, Ojcowska Partia Ludowa, która należy do Europejskiej Partii Ludowej, dokonywały nagłego wzrotu, mówiąc, a skąd won z tymi imigrantami, ale de facto po wyborach polityki nie zmieniały. To jest oczywiście tylko sztuczka,
To jest jedno wielkie kłamstwo. W gruncie rzeczy Donald Tusk będzie w kwestii polityki migracyjnej osobą absolutnie bierną, gdy chodzi o realizację tej polityki na poziomie Unii Europejskiej. Półtorej minuty, pan poseł Mulawa, bardzo proszę. Panie dyrektorze, to jest oczywiście hipokryzja. Porównajmy wypowiedzi pana premiera Tuska, szczwanego starego lisa, który wie, jak robić politykę z 2021 roku, do tego, co powiedział w tym tygodniu. Mówił wektorowo przeciwne rzeczy. Miejmy świadomość, że wybory odbywają się za tydzień i za tydzień poznamy to, co Tusk myśli tak naprawdę, czyli to jest dokładnie to, co mówił w 2021 roku, kiedy próbował podkreślać wspaniałą rolę biegającego z reklamówkami posła, jednego z posłów, wtedy jeszcze chyba lewicy. Także to jest hipokryzja. Wie, że rzeczywiście przed wyborami nie może sobie pozwolić na krytykę tego oficjalnego podejścia willkommen dla imigrantów, a za chwilę, za tydzień poznamy prawdziwego Tuska i możemy się połączyć już za tydzień i razem zgodzimy się do tego, że imigranci są dobrzy. Ja na koniec panów poproszę odpowiedź taka albo nie na takie pytanie. Czy Ukraińcy powinni mieć możliwość atakowania celów w Rosji? Tak czy nie? Pan Czarnecki. Oczywiście tak. Zachód na to na razie jeszcze nie pozwala. Pan Mulawa? Niech Ukraińcy decydują o swoim bezpieczeństwie. Ja nie będę ingerował w sprawy Ukrainy i oczekuję, żeby nikt nie ingerował w sprawy Polski również. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Życzę powodzenia w wyborach. Za tydzień już wszystko będzie jasne. No za 8 dni dokładnie. Dziękuję uprzejmie. Przypominam Państwu, że o godzinie 20 zapraszamy do obejrzenia powtórki reportażu Michała Jelonka z granicy polsko-białoruskiej. Zaraz po emisji specjalna rozmowa z Mariuszem Kamińskim, posłem na Sejm, byłym ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Proszę pozostać z Republiką.